Cześć, z tej strony Beata z bloga Bliżej Projektów. Moją stronę znajdziesz pod adresem www.bliżejprojektów.pl, pisane bez polskich znaków. Zarówno blog, jak i ten podcast skupiają się na tematyce zarządzania projektami. Chcę być wsparciem dla osób, które pragną pracować w projektach, czy to jako kierownicy, koordynatorzy, czy PMO. Mam nadzieję, że będę mogła Wam trochę podpowiedzieć, zainspirować czy pokazać jakieś zagadnienia z innej perspektywy. Więcej informacji na mój temat znajdziesz w zakładce o mnie na blogu www.bliżejprojektów.pl, oczywiście pisany bez polskich znaków. Zapraszam dzisiaj do 7. odcinka. Podobno, jeśli podcaster przekroczy tą magiczną granicę 7 odcinków, no to znaczy, że będzie kontynuował swoją pracę. Więc chyba mnie jeszcze usłyszycie, bo mam już materiały na kolejnych kilka odcinków. A dzisiaj kontynuujemy temat analizy biznesowej. Moim gościem ponownie jest Bartek Talaga, który na co dzień świadczy usługi dla różnorodnych firm z zakresu analizy biznesowej. Bartek ma już prawie 6 lat doświadczenia w tej dziedzinie i nieustannie się rozwija. Analiza biznesowa jest również jego pasją. Dzisiaj skupimy się na blaskach i cieniach pracy analityka biznesowego. Omówimy również 3 kluczowe kompetencje, jakie powinien mieć analityk biznesowy. Transkrypcję tego audio będzie można znaleźć na moim blogu www.bliżejprojektów.pl, a link wrzucę do opisu dzisiejszego podcastu. Mam nadzieję, że zarówno ten, jak i poprzedni odcinek przypadną Wam do gustu. Żeby nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania odcinka. Dobra, w takim razie dzisiaj będziemy rozmawiać bardziej o blaskach i cieniach pracy analityka biznesowego. Tak brzmi ogólny temat, ale myślę, że zaczniemy od takich pozytywnych rzeczy. Skupimy się bardziej na zaletach pracy analityka biznesowego. W takim razie, Bartek, jakie są Twoim zdaniem zalety pracy analityka biznesowego i w sumie dlaczego to lubisz? Coś, co mi się najbardziej podoba w byciu analitykiem biznesowym, to jest właśnie poznawanie różnych dziedzin biznesu i potem już szukanie dziur, a z drugiej strony jakieś możliwości do usprawnienia albo systemu, albo procesu. Czyli trochę takie szukanie szans, okazji do rozwoju, do wzrastania, do dostarczania tego projektu czy produktu w jak najbardziej, powiedzmy, optymalny sposób, ale też trochę takie szukanie problemów, które można rozwiązać. Tak, zdecydowanie praca analityka biznesowego skupia się na tym, żeby zbadać potrzeby i na podstawie badania potrzeb, jak i poznania danej dziedziny, zdobyć jakiejś szerszej perspektywy. Jako analitycy biznesowi proponujemy rozwiązania, które potem zostają wdrażane. No dobra, ale tak zostając jeszcze w temacie tych problemów, to z jakimi problemami mierzy się analityk biznesowy? Ze swojego doświadczenia powiem, że takie dwa największe bóle jest to brak decyzyjności, brak czasu osób tych decyzyjnych, bądź często nawet też brak czasu ludzi, którzy mają być zaangażowani w ten projekt. I to zarówno po stronie biznesowej, jak i po stronie technicznej. Szczególnie można tego doświadczyć właśnie w większych organizacjach, kiedy dane kluczowe osoby zarówno po stronie biznesu, jak i po stronie IT są zaangażowane w wiele projektów jednocześnie i ciężko jest im pogodzić pracę w tych wielu projektach, żeby poświęcić odpowiednią ilość czasu, żeby tą analizę dobrze przeprowadzić. Czyli te problemy głównie wynikają z tego, że można to podsumować zła organizacja czasu, albo niekoniecznie może zła, ale niekorzystne rozłożenie sił, powiedzmy, czy nakładów finansowych, nakładów czasowych w konkretnych projektach. Na zasadzie wchodzi na przykład nowy projekt i nagle część zespołu zostaje do niego przydzielona. Tu bym nawet ugryzł to troszkę w inny sposób. Tu bym powiedział, że to jest często wina złego zarządzania. Złego zarządzania zasobami. Że po prostu zasoby, czyli to jest takie nieładne określenie na ludzi, ale
Ja personalnie po prostu nienawidzę tego słowa i jestem uczulona na słowo zasób, ale w kontekście, jeśli używa się go w kontekście ludzi. Więc zarządzanie... Mówimy w kontekście kompetencji pewnych, kompetencji projektowych, że jest to jakiś tam zasób. Niestety jest on reprezentowany najczęściej przez człowieka, ale jest to jakiś właśnie taki zasób w projekcie, który jest po prostu rozdzielany na za dużą ilość projektów. Mhm. I stąd właśnie wynika to brak dostępności. Ale często też mierzyłem się właśnie z brakiem podejmowania decyzji, nawet gdy te osoby były zaangażowane. Często się to wiązało z tym, że te osoby nie chciały brać odpowiedzialności, bo w tych projektach, w których pracowałem, te zmiany, te systemy, które projektowaliśmy czy wdrażaliśmy, wiązały się z jakimiś zmianami w organizacji i te osoby po prostu się bały, że jeśli podejmą złą decyzję, to w cudzysłowie, że to będzie ich wina, bo one są za to odpowiedzialne. I też trzeba nad tym mocno pracować, żeby poznać dokładnie te wszystkie aspekty, dlaczego ta osoba się boi, dlaczego ona nie jest pewna, jakie ona ma wątpliwości. I czy w ogóle ona jest kompetentna do podejmowania takich decyzji, tak? Tak, ale to jest chyba temat na zupełnie inny podcast. No dobra, a w takim razie o czym musisz pamiętać, będąc analitykiem biznesowym? Tak już w poprzednim odcinku wymieniliśmy trochę złotych rad, ale myślę, że warto będzie je przypomnieć naszym słuchaczom. Myślę, że najważniejsza z nich to jest, nie można bać się zadawać. Trzeba pytać, dopóki nie jest się pewnym, że się rozumie dany temat, a jeszcze najlepiej potem to, co zrozumieliśmy, sparafrazować i powiedzieć to drugiej osobie, żeby ona potwierdziła, że my to najlepiej rozumiemy. Bo pamiętajmy, my jako analitycy biznesowi w pewnym momencie stajemy się ekspertami w danej dziedzinie dla biznesu, jak i dla programistów. Przypomina mi się to, co mówiłem w ostatnim podcaście, że my jako analitycy biznesowi powinniśmy tłumaczyć rzeczy jak najprościej. To jakbyśmy to mówili do 5- czy 10-letniego dziecka. Jak najprościej dodatkowo sprawdzać, czy osoba, do której to mówimy, czy ona na pewno to rozumie. Jedną też z takich kluczowych praktyk dobrego analityka biznesowego jest spisywanie wszystkich ustaleń w jakiejś formie, przesyłanie to do odpowiednich ludzi, do osób, z którymi rozmawialiśmy. Bo niestety jest to może troszkę brutalne, ale jeśli coś nie zostało spisane i wysłane, to nie istnieje po prostu. Tak. Wtedy zawsze ktoś może powiedzieć, że to nie było mówione, to nie było omawiane, a kiedy już to wysłaliśmy do danej osoby, no to i ona się z tym zgodziła, to znaczy, że ona to zaakceptowała. Czy może ostatnią rzecz taką powiem, że szczególnie w czasie prowadzenia jakichkolwiek warsztatów czy rozmów z ludźmi, kiedy widzimy, że dana grupa na przykład nie rozumie jakiegoś tematu albo chcemy, żeby to zrozumienie tematu było jeszcze lepsze, rysujmy. Naprawdę. Rysowanie procesów, rysowanie zależności, to bardzo, bardzo ułatwia. I to też z własnego doświadczenia powiem, w momencie, kiedy zaczynamy rysować, tworzy się brainstorming, burza mózgów. To też sprawia, że właśnie zaczynamy rozmawiać. Kiedy nagle wszyscy zaczynają rozumieć, co się dzieje, zaczynają powstawać nowe pytania, tworzą się nowe problemy, które można rozwiązać i to wszystko sprawia, że potem na dalszym etapie nasz projekt, nie chcę używać słowa, że na pewno osiągnie sukces, ale zwiększamy cały czas prawdopodobieństwo, że osiągniemy ten sukces w tym projekcie, że dowieziemy go w taki sposób, że spełni te wszystkie wymagania biznesowe, które na początku zdefiniowaliśmy. No tak, i że wszystkie te wymagania zostaną zidentyfikowane, bo tak. Jak to mówią, co dwie głowy, to nie jedna. Dokładnie. I ja też jestem wielką orędowniczką pracy zespołowej, bo po prostu uważam, że praca zespołowa jest takim najłatwiejszym chyba sposobem, żeby dojść właśnie do wielu wniosków szybciej, bo mamy różne perspektywy. Tylko że do tej pracy zespołowej też trzeba podejść z taką otwartością i dużą dozą wyrozumiałości, bo duża ilość perspektyw może rodzić dużo konfliktów. Tak, tutaj jeszcze bardzo fajny jest ten temat pracy zespołowej, bo ze swojego doświadczenia w trakcie analiz, które prowadziłem, wiem, że czasami ta praca zespołowa jest niezbędna, szczególnie kiedy dotykamy już tej takiej warstwy systemowej, to wtedy to wsparcie w postaci architekta oprogramowania bądź dobrego dewelopera jest nieocenione. Też wsparcie w trakcie nawet analizy, wsparcie testerów. Testerzy to czasami mam wrażenie, że są takie troszkę niedoceniane osoby. To są osoby, które mają naprawdę bardzo dużą wiedzę i też często potrafią zauważyć więcej jakichś problemów, które analityk może nie zauważyć, a oni dzięki swojemu doświadczeniu mogą nam właśnie bardzo doradzić.
Okej, czyli analiza biznesowa to taka trochę praca zespołowa. Tak, bardzo często tak. Najczęściej wygląda to tak, że właśnie w tej pierwszej fazie, kiedy my zapoznajemy się z daną dziedziną, z danym tematem, my pracujemy sami jako analitycy, a potem, kiedy jakby wchodzą już do gry systemy, wtedy często analityk biznesowy już zaczyna pracę zespołową albo z architektem, albo z deweloperami, albo też z testerami, ale najczęściej powinna być to współpraca analityka z architektem oprogramowania, jeśli mówimy o oprogramowaniu. Architekt oprogramowania powinien mieć taką najszerszą wiedzę i razem powinniśmy wypracowywać te rozwiązania. Jakich narzędzi w ogóle używasz w swojej pracy jako analityk biznesowy? Bo to są, myślę, z perspektywy osób, które chciałyby zostać analitykami biznesowymi albo już są analitykami, ale z mniejszym doświadczeniem niż ty. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, jakich narzędzi używasz, żeby swoją pracę ułatwić, żeby ułatwić tą komunikację między zespołami, żeby ułatwić przedstawianie, powiedzmy, chociażby interesariuszom swoich pomysłów. No to teraz trzymajcie się mocno. Pierwsze narzędzie, skrzynka pocztowa, mail. To jest stety albo niestety numer jeden. Myślę, że to w każdej chyba, w każdym takim zawodzie, gdy pracujemy z ludźmi, jednak... Jest ten mail, jak również oczywiście to troszkę pół żartem, pół serio mówię. Powiem może o wszystkich narzędziach, które używam. Pierwszy to jest oczywiście mail i system do telekonferencji, czyli tutaj możemy mieć albo Zoom, albo Skype, albo Teamsa, Hangouts, cokolwiek. Często w swoim doświadczeniu zespoły miałem rozłożone po całym świecie, więc te telekonferencje są bardzo ważnym elementem wybierania i walidowania tych wymagań. Oczywiście Word, Excel, jak i takie narzędzia stricte już korporacyjne, bym powiedział, typu Confluence, czyli jest to system do tworzenia i przechowywania dokumentacji, jak i system Jira, Trello czy Asana, systemy, które po prostu umożliwiają nam śledzenie postępów prac. Z punktu widzenia analityka biznesowego też na pewno bardzo ważne są narzędzia do modelowania. Tak jak przedtem mówiłem właśnie o rysowaniu różnych procesów, grafik. Tutaj mamy szereg dostępnych narzędzi darmowych i płatnych. Osobiście powiem, że w każdej firmie, dla której świadczę usługi, używam innego narzędzia. Może być to Visual Paradigm, może być to Microsoft Visio. Ostatnio odkryliśmy, że na Confluence też mamy Glyphiego, więc w Glyphim tworzymy najwięcej ostatnio diagramów z prostego względu. Używając tego programu, wszystkie osoby, które są na tym Confluence, mogą te diagramy edytować. Nie wstawiamy plików, do których trzeba mieć osobny program, tylko wszyscy mają do tego dostęp. Jest też stronka draw.io, też tam można fajne diagramy narysować. No i to wydaje mi się, że to są te wszystkie narzędzia, które używam na co dzień do pracy. Pewnie z którymi do tej pory się spotkałeś, bo myślę, że wraz z migrowaniem i świadczeniem usług dla innych firm, to też te narzędzia w tych firmach jednak różnią się po prostu. O, jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednym aspekt, który bardzo ułatwia pracę z klientem. Są to narzędzia do modelowania ekranów. Czyli często, gdy zaczynamy rozmawiać o funkcjonalności jakiegoś systemu, najprostszy z nich jest to kartka i długopis. Kiedy prowadzimy takie one-to-one lub jesteśmy na sali lub mamy do dyspozycji tablicę, po prostu zaczynamy rysować. Jeśli jest na przykład aplikacja na telefon, zaczynamy rysować poszczególne okienka, okna lub stronę internetową. Jeśli natomiast robimy to w postaci cyfrowej, mamy narzędzia typu Balsamic, Sketch i wiele innych, za pomocą których możemy po prostu narysować to, o czym rozmawiamy i wtedy wydaje mi się, że mamy największą pewność, jeśli tworzymy system dla klienta, wtedy mamy największą pewność, że robimy to, czego on chce, bo on to widzi w postaci ekranów. Zwykle się tym zajmują tak zwani UX designerzy, ale też z doświadczenia wiem, że czasami to spada na analityków biznesowych i też jeśli analityk to umie, na pewno mu się to przyda i na pewno mu to pomoże w analizie. Im więcej opowiadasz mi o tej roli, tym bardziej myślę, ile umiejętności, ile różnych rzeczy tak naprawdę osoba będąca analitykiem biznesowym i ty musisz wiedzieć i musisz potrafić zrobić, żeby dobrze wykonywać swoją rolę. I to jest niesamowite, naprawdę podziwiam się strasznie. No dziękuję. To jeszcze mam taką radę właśnie dla początkujących słuchaczy, żebyście się nie przejmowali, jeśli nie znacie części z tych programów, o których mówiłem, szczególnie jeśli chodzi o narzędzia do modelowania procesów, jak i narzędzia do modelowania grafik, tych rzeczy UX-owych, z czasem to poznacie. To nie są trudne narzędzia,
ale naprawdę warto je poznać, warto je znać, bo to nam ułatwia bardzo pracę. Zarówno z biznesem, jak i potem z zespołem deweloperskim. Im więcej my przyłożymy się w czasie analizy, tym potem mniej będzie do nas pytań. A jeszcze wracając do tej pracy zespołowej, stwierdziliśmy wcześniej, że analiza to jest taka trochę praca zespołowa, ale czy na początku swojej drogi, albo czy mierzysz się z takimi ludźmi, którzy uważają, że analiza biznesowa to w ogóle nie będziemy angażować zespołu w tworzenie wymagań, czy w zbieranie wymagań, tylko jakby to jest praca, którą muszę wykonać sam, czy musisz wykonać sam i jakby koniec, to jest twoja rola? Tak, tutaj nawet możemy rozszerzyć to pytanie o to, czy analityk biznesowy jest potrzebny, bo też tak, też czytałem takie artykuły, gdzie najczęściej deweloperzy wypowiadali się, że po co w ogóle analityk biznesowy, i pamiętam, jak to przeczytałem, to było jakieś we mnie takie troszkę oburzenie, ale jak to, dlaczego oni tak myślą? Ale jak ten temat przemyślałem i przede wszystkim nabrałem pewnego doświadczenia, to w pewien sposób im rozumiem, bo też ta praca analityka biznesowego czasami może nie być konieczna. Załóżmy, jeśli mamy programistów, którzy tworzą proste strony internetowe, no to rzeczywiście oni są w stanie sami porozmawiać z tym klientem, jeśli jest niski poziom skomplikowania, ale jeśli wchodzimy w wysoki poziom skomplikowania lub jeszcze integrację z systemami, to wtedy po prostu ta analiza biznesowa naprawdę, naprawdę, naprawdę jest potrzebna. Lub jeśli mamy też wysoki poziom skomplikowania tematu, bądź jest to branża, której dane osoby w zespole nie mają doświadczenia. Jak w zasadzie można dobrze przygotować się do takiej analizy biznesowej? Czy tylko profesjonalny analityk biznesowy może zająć się zbieraniem wymagań, może wykonać taką analizę biznesową, czy tak naprawdę każdy może się za to wziąć, jeśli jest odpowiednio otwarty na ludzi, na potrzeby, ma odpowiednią wiedzę techniczną, konkretny skillset? No, tak powoli zmierzamy do tego pytania, jak zostać analitykiem biznesowym. Powiem tak, osoby, które w mojej ocenie mają najłatwiej, są to osoby, które posiadają trzy kompetencje. Pierwsza z nich jest to wiedza techniczna, która jest potrzebna najczęściej. Jest potrzebna przynajmniej jakieś podstawy, nie mówię tutaj o kodowaniu, ale podstawy, jak działają systemy komputerowe. Właśnie zaznaczmy tutaj, że ta wiedza techniczna, co to w zasadzie jest? W każdym zawodzie związanym z IT jakby wymaganiem jest posiadanie pewnego rodzaju wiedzy technicznej, ale właśnie tak jak mówisz, to są bardziej podstawy. To jest tak zwana wiedza wysokopoziomowa, czyli co to są serwery, jak się ze sobą aplikacje komunikują, co to jest API, co możemy zrobić. Takie rzeczy podstawowe, takie, które nam umożliwią też potem komunikację i rozmowę właśnie z architektami. Ale to pewnie zależy też od kontekstu projektu, od dziedziny, w której projekt jest realizowany. Tutaj mówię o konkretnych dziedzinach, powiedzmy IT, czy to są właśnie aplikacje, wdrażanie nowych systemów. To pewnie zależy też ten tak, rodzaj tak, wiedzy tak, technicznej. Tak. To też zależy właśnie, czy bardziej jesteśmy analitykiem biznesowym, czy bardziej systemowym, czy analitykiem funkcjonalnym. To rzeczywiście ten poziom wtedy może być różny. Czyli takie osoby zupełnie bez backgroundu technicznego, bez studiowania wcześniej, powiedzmy, informatyki, no w jakiś sposób są w stanie nabyć tą wiedzę same i wejść do tego świata IT. Tak, powiedziałem o takim pierwszym aspekcie, a teraz przejdźmy do tych dwóch kolejnych, więc drugi z nich jest to tak zwana wiedza dziedzinowa. Czyli na przykład jeśli mamy osobę, która przez rok, dwa, trzy, pięć lat pracowała w danej dziedzinie, załóżmy wdrażamy nowy system do call center, który będzie tam umożliwiał lepszą, szybszą komunikację dla ludzi, którzy dzwonią do danych klientów. Jeśli mamy osobę, która przez pewien czas siedziała na tej słuchawce, potem załóżmy była kierownikiem, albo nawet po prostu siedziała na tej zwanej słuchawce i rozmawiała, miała na co dzień styczność z tym systemem, zna jego blaski i czy nie, to jest ogromna baza wiedzy i to jest też osoba, która jeśli potem zostanie analitykiem biznesowym, przy takim wdrożeniu systemów, czy przy takiej analizie wymagań, ona od razu będzie wiedziała, ona zna temat, zna tą branżę i będzie dużo łatwiej zrozumieć, szybciej się wdroży w temat, będzie miała lepiej rozmawiać z tym biznesem, jak i też będzie znała potrzeby i też będzie mogła służyć swoim doświadczeniem. I płynnie przechodzimy do trzeciej kompetencji, czyli ta umiejętność potem zadawania pytań i takiej dociekliwości, nie bania się, czasami umiejętność postawienia się, że czegoś tak nie da się zrobić, nie możemy tak zrobić. I myślę, że właśnie te trzy kompetencje, czyli wiedza techniczna na poziomie adekwatnym danego projektu, wiedza dziedzinowa i takie kompetencje miękkie, to są takie trzy aspekty kluczowe, żeby zostać dobrym analitykiem biznesowym.
Okej, mamy trzy kluczowe kompetencje. Jeżeli dana osoba ma wiedzę dziedzinową, ma te kompetencje miękkie, potrafi zadawać pytania, ale jednak z tą wiedzą techniczną no jeszcze no nie jest na takim poziomie, żeby mogła swobodnie poruszać się w branży IT, to czy taka osoba powinna się jeszcze dokształcić, powinna szukać kursów, czy może powinna spróbować wejść do tego świata jednak wcześniej niż później? Moim zdaniem jak najbardziej powinna próbować, ale powinna poznać takie podstawowe pojęcia typu Software Development Lifecycle, czyli cykl życia projektu. Powinna poznać metodologię, w jakiej się pracuje. Powinna poznać, jakie są właśnie role w projekcie, jakie są osoby, jakie są te zależności. Tak, żeby idąc powiedzmy na rozmowę na analityka biznesowego, żeby ona nie mówiła, mam świetne zdolności interpersonalne i mam wiedzę dziedzinową, tylko wtedy jeszcze powiedzieć, nie mam doświadczenia technicznego, jeszcze nie pracowałam, ale już zdążyłem poznać, co to jest cykl życia oprogramowania, co to jest backlog, co to jest Scrum, co to jest Waterfall, to się czym zajmuje w projekcie. I myślę, że to jest taki klucz, żeby nie zamykać się, że jeśli nie mamy stricte doświadczenia w danej dziedzinie, to powinniśmy poznać to na tyle, na ile możemy, a potem po prostu zacząć chodzić na te rozmowy. Bo pamiętajmy, w ofertach pracy najczęściej mamy profil idealnego kandydata. I często ten idealny kandydat nie istnieje. Albo istnieje w bardzo małym gronie, nie zamierza na przykład zmieniać firmy, bo obecnie jest mu dobrze. Właśnie. Lub czasami po prostu na ofertę nie spłynie żaden idealny kandydat i po prostu firma wybiera najlepszego kandydata spośród kandydatów, którzy zaaplikowali. Często wydaje mi się też, że dużą taką zaletą jest to, że widać po nas, że my jesteśmy zaangażowani i chcemy się uczyć. Dużo korzystniej będzie zatrudnić osobę, która jeszcze nie ma wszystkich kompetencji. Ale bardzo chce. Dokładnie. Eksperta, który już nie ma chęci rozwoju, nie ma chęci poszerzania swojej wiedzy, bo ta czarka już jest pełna. Tak, jak najbardziej. Tak wydaje mi się, że firmy czasami wolą bardziej zainwestować w rozwój osoby, która rzeczywiście chce i ma tak ogromną ciekawość, niż w osobę, która już po prostu ma daną wiedzę dziedzinową, ale w pewien sposób już jest jakoś zamknięta. No dobrze, to tak na koniec. Co byś powiedział osobie, która chce zostać analitykiem biznesowym? Przede wszystkim próbuj. To, co powiedziałem w poprzednim odcinku, studiowałem informatykę i chciałem zostać analitykiem bez doświadczenia jako deweloper czy tester. Wtedy, 5-6 lat temu, ofert na analityków generalnie było bardzo mało w Krakowie, tu gdzie mieszkam, ale wiedziałem, że się da, że jest taka możliwość i próbowałem. I tak mówiłem wcześniej, skupcie się na tych trzech kompetencjach, żeby mieć taką podstawową wiedzę techniczną. To naprawdę można znaleźć wszystko w Google, na YouTubie. Wpiszcie sobie w internecie, jak zostać analitykiem biznesowym w IT, jak zostać analitykiem. Nawet tam znajdziecie wszystkie informacje. Albo posłuchajcie tego podcastu. To koniecznie. I poprzedniego. Jak również tutaj dobrze jest mieć takie cechy charakteru, właśnie umiejętność czasami postawienia się, umiejętność pracy z grupą, nie bania się ludzi, bo tutaj pamiętajmy, my pracujemy zarówno z ludźmi z biznesu, jak i z deweloperami. Tutaj też to są dwie zupełnie inne grupy, to są osoby, do których trzeba mieć zupełnie inne podejście i też musimy być jakby tego świadomi. Ale jestem tego zdania, że wszystko jest do nauczenia. Potrzebny jest tylko czas. Ja również jestem tego samego zdania i myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy kolejny odcinek podcastu Bliżej Projektów. Dzięki Bartek za rozmowę. Dzięki Beata. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Namiary na Bartka pozostawię Wam w opisie dzisiejszego podcastu. No i tyle na dziś. Cieszę się, że jesteśmy bliżej projektów. Do usłyszenia.